my cię już dawno nie widziałyśmy. Bardzo, 3 lata temu. A to tak pamiętasz? Tak, bo ja zdążyłam już dziecko urodzić. Drugie. Co ty mówisz? Jest Renia. Rania? Ra. Przepraszam. Tak po polsku powiedziałam. Czyli tak, jest Rania i Leonard. Przestrzeń otwarta, gdzie się bawią dzieciaki. Dobrze, jednak z szacunkiem do konia na biegunach. Jezu, jaki śliczny, jak tu jest pięknie. To jest łapacz snów. Łapacz snów. Tu też jest ręcznie robiony. Na małym foteli. Mama stylistka i córka po prostu. Właśnie. Też musi. Żeby Rania miała dojście do swoich ubrań, ja się jej pytam, dobrze, to co byś chciała dzisiaj założyć? Ona podchodzi i mówi, mama, nie, nie, nie. Oto. Nareszcie. To jest garderoba. Moje królestwo. O jacie, ile butów. To są piękne, Boże, o tych butach marzyłam, słuchaj, 2 lata, a w końcu po prostu mówię, Kamil, nie wiem, kupić, nie kupić, kupić, nie kupić. A Kamil mówi, kupię sobie w końcu i przestań mi o nich gadać. Oczywiście. I no, kocham. A gdzie w nich byłaś? Czy w nich gdzieś byłam? Nie wiem. O, te buty miałam na przykład na koncercie Adele. Więc byłaś na koncercie Adele? Tak, w Weronie. W tych butach w Seks w Wielkim Mieście Carrie Bradshaw brała ślub. Naprawdę? Tak. O Boże! Ta garderoba nie jest skończona. No nie do końca. No. Starałam się, ale widzisz, no coś musi być niedociągnięte. Nie, ale no po prostu wygląda na to, że no nie masz czasu już na wszystko. Tu były obowiązki zawodowe, tutaj były dzieci i tak się wszystko rozmyło. No ale garderobę będzie trzeba tu jakoś ratować.